Cześć. W dniu dzisiejszym postanowiłem sprawdzić informację, która dotarła do mnie ostatnio za pośrednictwem naszego Facebooka. Ktoś napisał, że w Wołominie otwierają lotnisko. Co otwierają? Kochani, lądowisko dla helikopterów koło naszego szpitala w Wołominie istniało odkąd pamiętam, od zawsze. I te helikoptery tam lądowały wtedy, kiedy potrzebowały, bo to są helikoptery służące usługom medycznym. No pewnie teraz będą miały trochę łatwiej, lepiej, wygodniej, na pewno ładniej, skoro przeprowadzają jakąś modernizację. Udaję się więc w tamtym kierunku, żeby to sprawdzić. Chłopaki, chodźcie, trzeba udzielić wywiadu do telewizji! No nie ma chętnych, wszyscy zapracowani. A więc najświeższe informacje są takie, że oczywiście powstaje tutaj lądowisko dla helikoptera, który i tak tutaj zawsze lądował, jak potrzebował. Niestety porucznik Porewicz nie zgodził się udzielić dla nas wywiadu. Chyba leży w tym szpitalu. A jeżeli to prawda, to prędko stąd nie wyjdzie.